Quand je pense à l'architecture, des images remontent en moi. Beaucoup de ces images sont en rapport avec ma formation et mon travail d'architecte. Elles contiennent le savoir sur l'architecture que j'ai pu accumuler au cours du temps. D'autres évoquent mon enfance. Je me rappelle le temps où je faisais l'expérience de l'architecture sans y réfléchir. Je crois sentir encore dans ma main une poignée de porte, une pièce de métal arrondie comme le dos d'une cuillère. Jest to pewien eksperyment, ponieważ ogród potrzebuje ciszy, a jednocześnie musi zwalczyć hałas miasta. Wstyd się przyznać, ale idea tego ogrodu zrodziła się 4-5 lat temu, kiedy zostałem zaproszony do zaprojektowania małego parku w Somerset. Myślałem wtedy, jak stworzyć ogród, w którym to nie my patrzymy na naturę, lecz natura patrzy na nas. Dla mnie to cud, że będąc w centrum Londynu i wychodząc z idyllicznego krajobrazu ogrodów Kensington, wkraczamy w ciemność korytarza i następnie w światło tego ogrodu. Na ludzką kondycję i ludzkiego ducha oddziałuje wiele rzeczy, a wśród nich jego otoczenie. Zamknięte ogrody są dla mnie miejscem najintymniejszym. Stworzyliśmy ramę dla ogrodu. Zwykle wszystko kontroluję. Tym razem współpraca opierała się wyłącznie na zaufaniu. Piet maluje kwiatami. Jestem z tego powodu szczęśliwy. Ten pawilon jest urządzeniem do obserwowania. Ma 6 wejść i ciemny korytarz, który przygotowuje cię na to, co zobaczysz w środku. Jest tylko tym, czym ma być i niczym więcej. Jeżeli chcemy tworzyć przyszłość, często czynimy to ze skrawków przeszłości. Ważne jest, aby tworzyć mosty pomiędzy architekturą i sztuką. Peter Zumthor jest architektem bardzo związanym z kontekstem, o prawdziwym wyczuciu miejsca. Jeśli potrafisz stworzyć ten rodzaj spokoju w miejscu, gdzie spotykają się ludzie, myślę, że jest to znakomite połączenie.